Jak nie ma nas w internecie, to tak kolokwialnie mówiąc, nie ma nas właściwie w tym biznesie. Najważniejsze jest dla klienta, który planuje prowadzić swoją firmę, żeby mógł jak najwięcej rzeczy załatwić online. Banki od razu reagują. Jeżeli jest coś nowego na rynku, żeby klient nie musiał iść do urzędu, tam składać dokumentów, nie wiem, czy wiesz, ile w ogóle działalności gospodarczej w Polsce zakłada się każdego miesiąca. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup, Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Loża Kapitalistów Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. Większość odcinków na tym kanale dotyczy wiedzy, która służy przede wszystkim jednak przedsiębiorcom, którzy mają wyższy poziom doświadczenia. Dziś, dla odmiany wraz z bankiem Milenium i Naszym dzisiejszym zaproszonym gościem, zrobimy odcinek typowo dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ wielu z Was, tak przynajmniej zakładamy, ma szereg różnych pytań, na które szukacie odpowiedzi i w związku z tym wyjdziemy Wam naprzeciw, żebyście te odpowiedzi dzisiaj dostali. Więc jeżeli planujesz założenie firmy, to ten odcinek jest szczególnie dla Ciebie. Naszym dzisiejszym gościem jest Artur Frąckowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie pierwsze na start, najbardziej podstawowe. Czy można założyć firmę przez internet bez wychodzenia z domu? Oczywiście, że tak. Już większość banków, no może nie większość, pewna część banków już udostępniła taką usługę swoim klientom. Można złożyć prosty wniosek, czy to w bankowości internetowej, czy w aplikacji mobilnej. Zajmuje to, nie wiem, kilka kilkanaście minut. My to akurat dość dobrze mierzymy od razu powiem, mhm. więc my dokładnie wiemy, ile nasi klienci spędzają. I o dziwo i dzień to zdecydowanie szybciej na aplikacji mobilnej niż w standardowej bankowości internetowej. Taki wniosek, jak klient składa w, na przykład w aplikacji mobilnej, może za każdym razem skorzystać nie wiem, z czatu, żeby zapytać się jest oczywiście, wsparcie. Jest wsparcie, oczywiście, że tak. Może zatrzymać, zatrzymać zasejwować, jak to się w nie mówi. Mhm, czyli, tak. czyli zapisać wniosek i wrócić do niego. Często jakieś pytanie może sprawić kłopot na etapie wypełniania, trzeba się nie wiem, skonsultować z kimś, z księgową, jak ja tutaj mam wybrać. I tak naprawdę wniosek załatwia klientowi dwie rzeczy zawsze: założenie działalności gospodarczej oraz założenie od razu konta. U nas jest to konto Mój Biznes z kartą Visa, także w całym komplecie klient wypełnia. Jest to też o tyle łatwiejsze dla klienta, że my jako bank posiadamy jego dane, więc część danych już za klienta tak naprawdę uzupełniamy. On może je oczywiście edytować, typu adresy i tak dalej, bo może mieć siedzibę w innym miejscu, niż ma swoją, będzie prowadził swoją działalność. Także ale dużo ma podpowiedzi i wydaje się, że ten wniosek naprawdę jest, no może nie panalnie prosty, bo chwilę trzeba rzeczywiście nad nim posiedzieć, ale nie jest on naprawdę skomplikowany. Taki wniosek później wysyłany jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, i tylko jak wraca odpowiedź, a dzieje się to zazwyczaj w ciągu nie wiem, dwóch, trzech dni roboczych maksymalnie, wtedy bank zakłada rachunek dla klienta, i, i praktycznie od tego dnia klient może korzystać w pełni z danej usługi. To, co jeszcze warto zaznaczyć, to dobrze jest przejrzeć oferty banków, dlatego że banki często mają różnego rodzaju promocje. Nasz akurat bank ma dwie promocje, zazwyczaj równolegle prowadzi. Jedna dotyczy samego prowadzenia rachunku, gdzie obecnie mamy dwa lata bezpłatny, rachunek bez żadnych warunków, plus jeszcze dodatkową promocję, gdzie klient spełnia jakieś tam warunki dodatkowe i może uzyskać dodatkową premię. Więc na start klient tak naprawdę może nawet dostać jakieś środki od banku, na przykład na płacę pierwszego zus -u. Wracając jeszcze do samego wniosku, warto zaznaczyć, że klient na każdym etapie procesowania go przez centralną ewidencję działalności gospodarczą ma informacje u nas w bankowości internetowej, na jakim etapie jest wniosek. Wiadomo, najpierw nadają klientowi NIP, później nadają mu REGON. Jak jest już komplet danych, wtedy już klient rzeczywiście może zacząć korzystać razem z kontem, ale żeby nie został sam sobie zostawiony ma za każdym razem, jak wejdzie do aplikacji informacje o tym, co się dzieje z jego wnioskiem. Pytanie numer dwa. O czym pamiętać? zakładając firmę. Tak na marginesie to ja nie ukrywam, że z każdym pytaniem się uśmiecham, bo dawno nie robiłem tego typu odcinka dla osób totalnie początkujących, a jakby nie patrzeć, co roku tysiące tego typu osób wchodzi na rynek, więc cieszę się, że robimy z Wami to dla Was. Dawaj Artur. To może ja odwrócę. Nie wiem, czy wiesz ile w ogóle działalności gospodarczych w Polsce zakłada się każdego miesiąca? To jest dana, która będzie dla mnie bardzo cenna, więc słucham. Jest to zazwyczaj 25 tysięcy każdego miesiąca. Co miesiąc? Co miesiąc. 25, 25 tysięcy? W tym roku, ja akurat te statystyki dość mocno przeglądam, w tym roku chyba był rekordowo gdzieś pod 30, 28 tysięcy, w najsłabszym miesiącu było 23, więc średnio przyjmując 25 tysięcy osób rozpoczyna swoją działalność, więc to nie tak mało osób decyduje się każdego miesiąca na rozpoczęcie swojego biznesu. Ogrom. No, dobra, to wracając do pytania, o czym należy pamiętać, jak się zakłada biznes? No, jak już mamy ten pomysł na biznes i wiemy taki tak zwany biznes plan i e, chcemy to zacząć tą swoją działalność, na pewno musimy wybrać, czym będziemy się zajmować. Tak? Musimy określić tak zwane PKD, czyli e, polską klasyfikację działalności. Zawsze musimy ją wymienić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zazwyczaj wymieniamy po kilka, to tak? no nie jest tak, że tylko jedną wymieniamy i koniec. Jest zazwyczaj na przykład, nie, jak ktoś zajmuje się transportem, handlem przy okazji hurtowym itd. Tak Więc to jest jedna z rzeczy, którą musimy na pewno sobie na początku określić. Kolejną rzeczą będzie tutaj wybór rodzaju księgowości. Mamy kilka rodzajów księgowości, do tej pory było cztery, już od tego roku są trzy warto się też zapoznać z rodzajem opodatkowania jest istotne oczywiście ile będziemy tych podatków płacić więc na samym początku to są takie najbardziej pilne kwestie żeby móc w ogóle też złożyć wniosek o założenie działalności bo na te pytanie tam trzeba też odpowiedzieć z pozostałych rzeczy warto oczywiście monitorować rynek co się dzieje na rynku jakie są trendy wiadomo że jak myślimy o założeniu firmy to powinniśmy też pomyśleć o założeniu strony internetowej jak nie ma nazw w internecie, to tak kolokwialnie mówiąc, nie ma nazw właściwie w tym biznesie. Jak nie wiem, podróżujesz pewnie też czasami gdzieś. Pierwszą rzeczą, którą robisz gdzieś, dojedziesz, bierzesz za telefon i szukasz sobie, nie wiem, najbliższej restauracji, nie wiem, piekarni rano, bo chcesz, jesteś w nowym miejscu. Znajdzie cię ktoś w internecie, podjedzie, za, dokona zakupu. Podobnie tutaj, więc klienci powinni na, tym, na samym początku pomyśleć o jakiejś chwytliwej nazwie. O tym, żeby zrobić sobie stronę, nawet jeżeli nie sprzedają w internecie, bo oczywiście to jest oczywiste, jak ktoś robi handel w internecie, to to już jest podstawa kompletna, ale nawet jeżeli zajmujemy się zwykłym transportem, jak najbardziej warto mieć stronę internetową, żeby ktoś nas mógł odszukać, o nasze dane, złożyć ewentualnie zapytanie, zamówienie. Więc to są takie rzeczy, rzeczywiście takie na samym początku, o którym klient musi pomyśleć. Ja oczywiście tylko dodam, że warto też wziąć poprawkę na to, aby możliwie szybko. Zacząć pozyskiwać klientów. Nawet jeszcze przed dopełnieniem wszystkich formalności warto już rozpocząć pierwsze rozmowy z klientami, właśnie wybadać rynek, sprawdzić potrzeby, żeby się nie okazało, że przekonanie i przekonanie o słuszności założenia firmy bierzemy tylko i wyłącznie z dialogu z lustrem, że tak, to co zamierzam zrobić, to jest świetny pomysł. Więc, drodzy widzowie, słuchacze, jak najszybciej kontakt z potencjalnymi klientami, bo to da Wam bardzo cenne informacje. Warto też yy, pamiętać o. Yy portalach społecznościowych. Trzeba zadbać rzeczywiście o tych pierwszych klientów. Oni nam wystawią opinie. Na pewno będą się nasi kolejni klienci tymi opiniami kierować. Zresztą tak samo jak my jako Bank Millennium staramy się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze opinie. Nasz bank często zresztą jest tak, że klient przed wyborem banku pytają się kogoś znajomego a ty w którym banku masz konto albo który byś polecił. Jeżeli ktoś jest zadowolony to nawet nie sprawdzę czasami oferty, czy ona jest rzeczywiście. One są tak na tyle podobne w dzisiejszych czasach, szczególnie jeżeli chodzi o podstawowy taki rachunek bieżący do, do obsługi karty, że bardziej kierują się, bardziej chyba poleceniem, niż... Tym, że wertują strasznie oferty, kto co w tej ofercie tam takiego ciekawego ma, bo banki tutaj rzeczywiście starają się mieć tę ofertę jak najbogatszą. Y I a propos opinii, również wtrącę swoje trzy grosze, a mianowicie często jest tak, że przedsiębiorcy mają obawę przed proszeniem o opinię z tego powodu, że myślą, że a kto za to się w ogóle zgodzi, nie będę im zawracał głowy i tak dalej. I to jest bardzo szkodliwa projekcja, którą sobie robicie, ponieważ na 10 osób co najmniej jedna, dwie, trzy. Zgodzą się na pewno, a jak oni się zgodzą, to każda kolejna zgodzi się tym bardziej. A biorąc pod uwagę, że każdy z nas jako konsument praktycznie dokonuje wyborów właśnie w oparciu o opinie innych ludzi. Bardzo często się kierujemy tym czynnikiem. Jest to jeden z ważniejszych czynników. To lepiej tego nie zaniedbywać, tylko właśnie, tak jak mówi Artur, od samego początku bardzo o to dbać. Pytanie numer trzy: Na jakie usługi i produkty bankowe warto zwrócić uwagę, prowadząc działalność? Najważniejsze jest dla klienta, który. Planuje prowadzić swoją firmę, żeby mógł jak najwięcej rzeczy załatwić online. Czyli po prostu albo z aplikacji mobilnej, albo z swojego komputera stacjonarnego, zależy co, kto jak korzysta. Oczywiście dużo więcej przenosi się osób teraz do telefonu komórkowego, który zawsze mamy gdzieś pod ręką. Więc najważniejsze dla klienta jest móc skorzystać z najważniejszych funkcji w telefonie. I dotyczy to czy absolutnie takich podstawowych rzeczy, jak przelew, zrobienie przelewu do swojego kontrahenta, ale na przykład tak samo opłacić nie wiem, parking. Tak? I ja bardzo często korzystam z tego. Pamiętam jeszcze kilka ładnych lat temu, zazwyczaj było tak, że jechało się gdzieś do miasta. Parkowało się, wrzucało ileś tam, nagle się okazywało, że za mało się wrzuciło, i trzeba było biec z powrotem do tego parkomatu. Dzisiaj Bardzo mamy aplikację. Tak, dzisiaj mamy prostą rzecz. Aplikacja mobilna: wyjemy swój numer rejestracyjny samochodu, rozpoczynamy, ile ci sobie czas, później wracamy, kończymy i nie, nie ma stresu, że coś nam tutaj zaskoczy. Dlatego naprawdę warto sprawdzać, co dany bank też oferuje, jeżeli chodzi o takie usługi. Na pewno taką dla, dla przedsiębiorcy, szczególnie takiego, który zaczyna swoją. Przygodę. Jeżeli będzie prowadził jakikolwiek handel, na pewno takim, taką usługą będzie terminal płatniczy. Tak? I tutaj mamy akurat w Banku nie tylko takie stacjonarne terminale płatnicze, ale mamy też możliwość zainstalowania w telefonie komórkowym. Czyli mamy nas ten koszt zakupu tego terminala czy dzierżawy terminala. Mamy normalne aplikację w telefonie. Co więcej, możemy taką umowę zawrzeć na bardzo krótki okres czasu jest dużo firm sezonowych. Teraz mamy sezon letni, więc na przykład ktoś, nie wiem, jedzie nad morze na 2-3 miesiące i chciałby tam coś sprzedawać bez terminala, naprawdę ciężko to zrobić. Tak? Będziemy mieć zdecydowanie mniej klientów. Często klient podchodzi, telefonem płaci, zegarkiem płaci, nie ma, przy sobie jest, nad, nie wiem, nad wodą, to wiadomo, nie, nie nosi przy sobie portfela, więc to na pewno zwiększy obroty naszej firmy i dzięki temu będziemy po prostu szli do przodu, krótko mówiąc, z naszym biznesem. Warto też dodać, że są też takie produkty jak leasing, bo na początku jako firma no ciężko nam uzyskać kredyt, ponieważ nie bardzo mamy jeszcze czym się pochwalić, jakimi obrotami, dochodami. To leasing jest taką rzeczywiście alternatywą dla firmy, a najczęściej każdy bierze sobie samochód na początek, ewentualnie jakąś maszynę i jest ją dużo prościej otrzymać niż w kredycie dla takiego młodego przedsiębiorcy. Banki starają się wraz z przedsiębiorcami rozwijać, więc tych produktów pewnie, ja wymieniam tylko kilka, ale jest ich jeszcze więcej i w każdym praktycznie kwartale każdy bank dodaje jakieś nowe produkty, które ma nam ułatwić bankowanie codzienne albo po prostu funkcjonowanie naszej firmy. Co prawda, odcinek dotyczy głównie osób, które dopiero zaczynają działalność, ale no, naturalnie ten odcinek prawdopodobnie część osób obejrzy również, które tą działalność prowadzą już jakiś czas. Więc czy macie dla nich coś, co może im jakkolwiek ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej? Jak najbardziej. W ogóle banki, muszę przyznać szczerze, że, że y, bardziej preferują już te firmy, które już są na rynku kilka lat. Bo po pierwsze wiemy już o nich trochę więcej. Więcej danych. Dokładnie. Wiemy czym się zajmują, y, czy ten biznes rzeczywiście mi wychodzi, jakie mają obroty, y, jakie mają dochody oczywiście, jakie podatki płacą. Więc z takiemu przedsiębiorcowi po prostu łatwiej jest pomóc. Ciekawym produktem jest na przykład kredyt ratalny z gwarancją de minimis. Klient akurat do końca roku jest zwolniony z prowizji, jeżeli chodzi o tą gwarancję. Może skorzystać z niego na okres 70 miesięcy, więc te raty sobie rozłożą na trochę dłuższy okres i będzie mniejsze obciążenie dla klienta i też go łatwiej uzyskać. My jako bank tak naprawdę staramy się już po jakichś 6 miesiącach współpracy z klientem wychodzić z takimi propozycjami do klienta i jeżeli klient jest zainteresowany, aplikacja już mobilna może sobie w prosty sposób wypełnić ten wniosek. Tam jest kilka pytań, które my musimy zadać, ponieważ tą, tym gwarantem jest tutaj BGK. Więc te pytania mogą też sprawić trudność. Mamy też opcję taką, że albo zapytać na czacie, albo nawet można wysłać ten wniosek na poziom doradcy do oddziału. On wtedy odzwoni, pomoże go wypełnić i odeśle umowę do, do podpisania. Jedynego czego brakuje, ale na to nie pozwala niestety, póki co nasze prawo, e, na samym końcu klient musi podpisać weksel a Weksel, prawo wekslowe w Polsce niestety wygląda na dzień dzisiejszy tak, że można go tylko zawrzeć yy, w sposób pisemny, nie można elektronicznie, więc wszystkie bałanki z utęsknieniem czekamy, jak już to prawo się zmieni i rzeczywiście ten wniosek będzie zupełnie online'owy i nie będzie tam konieczności wizyty w oddziale na samym końcu. Ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz, ale jeżeli oglądają nas przedsiębiorcy, którzy mają wewnętrzny, z bliżej nieokreślonych powodów opór przed korzystaniem z aplikacji bankowej wobec... Biznesu, to co byś im powiedział, dlaczego warto jednak zarządzać chociaż częściowo obszarem swojej firmy właśnie z poziomu telefonu, właśnie z poziomu aplikacji? Każdy posiada telefon komórkowy. Nie sądzę, żeby, żebyś nie miał telefonu komórkowego. Ja mam telefon komórkowy. Ciężko już teraz spotkać osobę, którego nie ma. A ten telefon komórkowy też jest zawsze z nami, więc tak naprawdę to jest takie narzędzie, które mamy zawsze przy sobie. Możemy szybko skorzystać, odpalić. Yy, jedną z takich dla mnie głównych zalet jest akurat od aplikacji mobilnej. Mamy tych haseł bardzo dużo do zapamiętania. Aplikację mobilną możemy na odcisk palca, nie musimy pamiętać swojego hasła. Zaraz zalogujemy się, sprawdzimy sobie saldo, wyślemy przelew. Kontrahent nie wiem, dzwoni, że zapomnieliśmy zapłacić fakturę, robimy natychmiastowy przelew, żeby miał środki zaksięgowane teraz, bo na przykład nie wyda towaru. Nasz yy, kierowca pojechał odebrać towar, a z jakiegoś powodu nie wiem, księgowa czy ja zapomnieliśmy dokonać przelewu, tak? Chwytam za telefon, nie muszę nigdzie biec do komputera, loguję się jednym palcem, bior, wybieram do danego kontrahenta robię przelew, tak? Tak naprawdę dzisiaj telefon komórkowy, wiadomo, wcześniej mówiliśmy o tych social mediach, tak? Żeby każdy miał gdzieś tam jakieś konto i tak dalej, to tak samo. Tutaj gdzieś mamy firmę, zrobimy sobie jakieś zdjęcie, robimy coś fajnego, wrzucamy i już ktoś tam się może odezwać, o, robicie fajną rzecz, to może ja u was zamówię to, czy tamto, bo wy zajmujecie się czymś, co mnie akurat interesuje. Więc ten telefon komórkowy, no, nie ma... Dwóch zdań, że tak powiem, jest tutaj niezbędny. Jeszcze taką rzeczą, wydaje się istotną, jest to, że możemy przez tą aplikację mobilną załatwić pewne sprawy urzędowe. Pomijając już te, nawet, tak jak mówi, detaliczne rzeczy, czyli wnioski 500, 300, i tak dalej które klient może sobie zawnioskować, tak samo może o PółZUS y, założyć sobie konto, więc y, ma połączenie z urzędem, może składać y, różnego rodzaju wnioski, były te tarcze finansowe, też tu wprowadzaliśmy, banki od razu reagują. Jeżeli jest coś nowego na rynku, to tylko i żeby klient nie musiał iść do urzędu, tam składać dokumentów, zaraz siada zespół, projektuje, żeby tam w tej aplikacji mobilnej rzeczywiście to było jak najłatwiejsze dla klienta. My akurat staram się też bardzo wybrać feedback od klientów, czyli bardzo często na końcu naszych wniosków dajemy taką ankietę dobrowolną do wypełnienia, gdzie klienci mogą napisać w komentarzu, czy coś mi było trudnego, nietrudnego, czy czym się podobało, nie podobało. Proszę mi uwierzyć, naprawdę cenne informacje. Czasami nam się wydaje, że zrobiliśmy cudowną rzecz, a to nagle ktoś wypisuje i mówimy, Aha, no to jeszcze trzeba by to dodać, bo to jednak nie jest zrozumiałe dla klienta. Więc takie rzeczy naprawdę wpływają na później funkcjonowanie całej aplikacji i na, to, na zadowolenie klienta, który tutaj jest oczywiście najważniejszy. Drodzy widzowie, słuchacze. Jeżeli to, o czym rozmawialiśmy, było dla Was interesujące, było dla Was przydatne i chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. A my tymczasem żegnamy się z Wami i trzymamy kciuki za Wasze biznesy. Trzymajcie się, cześć.